Dlaczego Ukraińcom ciężko przyzwyczaić się w Polsce? Dzisiaj opowiemy Wam o tym ciekawym temacie, który jest naprawdę interesujący dla dużych ludzi, tak? Tak, bardzo. No i cóż, moi drodzy, jesteście na kanale Paszyńska Polska i dzisiaj, jak zawsze, jestem z Wami ja. I razem z nami dzisiaj jest Tati Nizawae, też, która ma swój piękny, ciekawy kanał, na który też zapraszamy, bo też Tati opowiada o życiu w Polsce. Przeprowadziłeś się z Ukrainy. No i oczywiście drugi odcinek tego filmiku będzie na jej kanale. Także nie przegapcie, obowiązkowo przychodzicie na ten filmik, żeby zobaczyć go do końca. No i oczywiście zostawić paluszki do góry, subskrypcje i komentarze, bo dla nas to jest bardzo ważne. No i pierwsze, może zacznę ja. Opowiem o tym, że na przykład dla mnie ciężko było przyzwyczaić się do tego, że nie będą mnie ludzie tu obrażać i nie będą u mnie coś kradnąć. Nie wiem, czy dla ciebie to takie poczucie było, a dla mnie tak naprawdę było. No, bo na Ukrainie czułam się trochę niebezpiecznie przez to. Czułaś się coś takiego? No, ogólnie u mnie to dużo sytuacji takich nie było, żeby mnie coś ukradli, ale chociaż jedna taka była najgorsza sytuacja. Wiesz, kupiliśmy rower i w ten sam dzień jego ukradli, bo po prostu zostawili go na klatce schodowej. Ten rower kosztował 1000 zł. No i wtedy, wiesz, bo to było gdzieś jakieś 5 lat temu, jeszcze jak mieszkałam na Ukrainie. No i po prostu zostawili go, wiesz, na klatce schodowej, czyli kupiliśmy ten jakby zamek, wszystko, ale no niestety jego ukradli w pierwszy dzień, także no. No to trochę nieprzyjemne. No właśnie... Także tutaj, jeżeli zostawisz właśnie coś nieważne, to jakoś nie kradną. Nie taka sytuacja, nie jak tak na przykład mocno na Ukrainie. No, no właśnie, ja jak idę na ukraińskie ziemię, to zawsze widzę, że idę poza jakimś człowiekiem i on po prostu widzi, że ja idę zawsze tą torebkę do siebie, żeby po prostu, żeby nikogo nie odkradł, bo to jest naprawdę częsta sytuacja, kiedy nawet babci... Ogólnie na rynkach, nie? Często, na rynkach, jeżeli tak, dużo ludzi. W autobusach. To naprawdę jest tak, no, sytuacja i ja po prostu czuję taki spokój tu, że mogę nie bać się, że ktoś mnie coś ukradnie i po prostu no, do dzisiaj nie mogę do tego przyzwyczaić się i nawet do dzisiaj jeszcze chodzę i patrzę. Serio? No, także mam z tym taki problem. No, co ciebie zszokowało, tak zdziwiło i dlaczego nie mogła przyzwyczaić się w Polsce? Wiesz co, ogólnie taki pierwszy czas długo nie mogłam przyzwyczaić się ogólnie do jakby kupienie biletów, tak, w autobusach, bo jednak to taka nowość, no nie, przecież wiesz, na Ukrainie czegoś takiego nie ma, tam po prostu wchodzisz do busa albo do marszrutki. I do siebie krzyczy jeszcze kierowca. Tak, dzień dobry, wiesz, tak, po prostu przez, i ty przez cały bus oddajesz jemu tą kasę. I poprosisz ludzi, którzy krzyczą, sam tak, oddaj te pieniądze. No. Także tak, ale tutaj ogólnie długo nie mogłam przyzwyczaić się do tego, że właśnie nie można kupić te bilety u kierowcy i że tylko trzeba właśnie mieć ogólnie kartę, tak, żeby zakupić te bilety. I jak tylko przyjechałam, wiesz, to było takie, nie miałam oczywiście tej polskiej karty, no i wiesz, taki był szok, co robić po prostu, wiesz. Także musiałam trochę, wiesz, do tego przyzwyczaić się. I jeszcze ogólnie też zauważyłam, że na przykład w pociągach, tak, te bilety jak sprawdzają, jak kontrolują. No i w ogóle, jak wiesz, że na Ukrainie w ogóle nie wejdziesz na przykład do pociągu, jeżeli kontroler nie sprawdzi na wejściu twój bilet. Tak. Ogólnie na przykład, jeżeli osoba jedzie z dziećmi, no to też często sprawdzają jakieś paszporty na dzieci, no nie? Tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj po prostu normalnie sobie siadasz i potem już w pociągu, nawet w pociągu możesz kupić bilet. Tak. I, tak no, wygodniej. Tak, ogólnie wygodnie, jakby nie musisz, no i właśnie, duże kolejki zbierają się przed tym pociągiem, no bo kontroler musi po prostu sprawdzić ten każdy bilet, także tutaj jest wygodniej i no super. No tak. Ja jeszcze nie do końca przyzwyczaiłam się do tego, że nie trzeba po pół godziny czekać na autobusy na przystanku, no, i że ty w ogóle wiesz, o której on przyjdzie, bo na Ukrainie jest tak. Nawet po minutach, tak, po sekundach, tak, po prostu. Tak, no, i tak się naprawdę tak jest, bo przychodzi, kiedy napisałem, to bardzo rzadko jest, no, i nawet na Google Maps zawsze jest napisane, że spóźni się o 2 minuty. A na Ukrainie to na jaki czekasz 125? Ile czekasz? No gdzieś już 30 minut. No, to no, prawda. I w ogóle nie wiadomo, czasami nawet w ogóle nie napisano, o której godzinie, tak, będzie ten bus, a nie to, że tam po minutach i po sekundach. No w ogóle nie ma tego papierku. Tak, czasami nawet tak, nie ma. No, tak, bardzo często. Bardzo często i naprawdę... Bardzo często i przystanka nie ma, ale ty po prostu wiesz, że tam jest przystanek.
Właśnie tak jest, tak. Jak, gdzie można wyjść, to wychodzi. No, dlatego no, to jest bardzo wygodnie, jak jest w Polsce, tak. Że wszystko zrobione dla ludzi, a nie żeby, nie wiem. Żeby tylko zarabiać, tak, nie? No, właśnie. Wiesz co, jeszcze długo nie mogłam przyzwyczaić się do tego, że tutaj trzeba rozliczyć PIT. Mhm. Jak wiesz, na Ukrainie w ogóle czegoś takiego nie widziałam, nie słyszałam, bo nas chyba rozliczają pracodawcy, tak. Nie? To wszystko. Tak. I my w ogóle czegoś takiego nie mamy i najpierw nawet nie widziałam, co to jest, ale wiesz, my wszyscy straszyli, że musisz to rozliczyć koniecznie, bo za to jest kary i to było takie straszne słowo. PIT, co z tym robić, gdzie z tym pójść? Poszłam do urzędu, nie mówię, że coś rozliczyć, jakiś PIT 36, PIT 11, ty po prostu nie masz pojęcia, co to jest za 36, no a co 11, tak? I co w ogóle z tym robisz? I po prostu naprawdę ja byłam w szoku, ale potem dowiedziałam się, że po prostu można przez firmy, jakby tam idziesz i chyba kadrówka, nie tam, czy kto po prostu tobie pomagają, tak. I że mogą tobie to zrobić. I naprawdę dla mnie to był taki stres, szczerze mówiąc, bo musiałam pójść do urzędu, w urzędzie też laboczy zrozumiałam, gdzie tam co wypełniasz, coś tam liczyć, wiesz, to był taki szok. Właśnie. Ja kiedy usłyszałam o tym, że muszę ten PIT rozliczyć, ja gdzieś dwa miesiące w ogóle nie chciałam wiedzieć, co to jest. Ja też. Ja na sam koniec to zrobiłam, tak. Kiedy już został się jeden dzień, tak. I już dalej nie można było ciągnąć i przez to właśnie to zrobiłam. Ja też. Ja byłam po prostu tutaj taki PIT, coś źlego. Tak. Coś, dlaczego nie trzeba i... No właśnie. A ktoś ci powiedział, że może być tak, że ty musisz zwrócić kasę. Za co ja mam oddawać swoją kasę? Za co? Co się dzieje? Ja pomyślałam, ja nie chcę. Że no, zwykle zwracałem się te pieniądze. Tak, tak. Chociaż 100, tam 200 zł, tak. To zależy oczywiście. Tak. No. Ale też zobaczyłam i dowiedziałam się, że też ten PIT można przez po prostu internet rozliczyć, tak, sobie spokojnie. Tak, ja właśnie tak już ostatnim czasem robię, ale wiesz, jak nie wiesz, no, nie masz w ogóle pojęcia, co to jest i z czym to jeść. No i to naprawdę jest coś takiego, co dla Ukraińców jest bardzo dziwnego i do czego ciężko się przyzwyczaić i zrozumieć, dlaczego w ogóle to jest. Tak, tak. I ogólnie dużo osób tego nie robi, nie? Bo po prostu nie wiedzą, wyjeżdżają sobie do domu, tak. No. Ale mogą zwrócić sobie jakieś pieniądze. Tak. No. Następne, dlaczego ciężko było mnie przyzwyczaić się i do dzisiaj też nie mogę przyzwyczaić się, to, że w Polsce w rodzinie nie tylko matka zajmuje się dzieckiem, a i ojciec. I jak widzę cały czas, że idzie ojciec z dzieckiem, że dba o nim, jak dowiedziałam się o tym, że też nie tylko macierzyński son, a też macierzyński dla ojca. Tak, ja też byłam w szoku, Bo na Ukrainie tak zwykle, no wiesz, jak to jest, że urodziło dziecko, siedzisz przez 3 lata w domu i tylko siedzisz z nim, a ojciec tak zarabia te pieniądze. Albo potem kobieta w ogóle jakby może nie pracować, a tylko zajmować się dziećmi właśnie. No. A tu kobiety sobie tak dobrze radzą, siedzieć z dzieckiem, ja pójdę zarabiać nam na życie. I tak naprawdę to jest bardzo dziwne dla mnie, jest tak wszystko. No. Bo, no, myślę, że to jest prawidłowe, bo tak naprawdę i ojciec, i matka muszą uczestniczyć w życiu dziecka. Tak samo jak tak i matka na Ukrainie, tylko ona tym zajmuje się i cały czas dziecko nie widzi ojca. I też matka, kobieta może rozwijać się, nie tylko siedzieć dzieckiem. Ogólnie wiesz, na początku też to zauważyłam, że dużo facetów właśnie jeżdżą z wózkami, z malutkimi dziećmi w restauracjach, też razem z nimi. Też mówiłam o tym w swoich filmikach na moim kanale. Także wiesz, no to jest naprawdę bardzo, bardzo mile, nie? No. Po prostu to oglądasz i tak, tak, no, super. Tak, no, takie... Nie spotkasz za często na Ukrainie coś takiego. No ogólnie nas kobiety tam razem z przyjaciółką idą, tak? Mają te wózeczki tam, czy wózki, ale właśnie facetów, no to trudno spotkać się właśnie z dziećmi. Rzadko, bardzo rzadko. Wiesz co, jeszcze nie mogłam przyzwyczaić się przez jakiś czas do tego, że na przykład tutaj dużo rzeczy można załatwić przez internet. Aha. Wiesz, na przykład pamiętam, jak robiłam kartę pobytu, no to w urzędzie mi powiedzieli, że proszę zarejestrować się, wiesz, do urzędu, po prostu przez stronę. Dla mnie to było, wiesz, takie dziwne, wiesz, w ogóle tam jest wszystko w polskim języku. No, no to po pierwsze, ale wiesz, po drugie, co? Przez internet, kolejka? Wiesz, to było takie, taka niespodzianka, tak powiem, no nie, bo tutaj właśnie dużo rzeczy można załatwić przez internet. No tak. I to jest naprawdę bardzo fajnie. Widać, że właśnie, no widać, że tutaj jest to bardzo rozwinięte i właśnie też do tego musiałam tak, wiesz, przez jakiś czas przyzwyczaić się, żeby właśnie, i teraz to bardzo lubię,
że po prostu, wiesz, nie musisz tracić swój czas, nie musisz gdzieś specjalnie jechać. Na przykład, jeżeli mieszkasz w dużym mieście, nie, no to musisz przejeżdżać przez całe miasto. A po prostu w domu wchodzisz na stronę, tak, i przez internet po prostu załatwiasz wszystkie swoje sprawy. Tak, to bardzo wygodnie i ja też nie wiem dlaczego nie mogłam do tego przyzwyczaić. Myślałam, że to jest gorzej, że lepiej jak pójdę 5 godzin, będę sobie w kolejce. Jeszcze porozmawiam, bardzo niemiło ze mną jakaś pani, która mnie powie, że nic nie zrobi. Ja nie mogłam do tego przyzwyczaić. A w końcu, kiedy musiałam już zmusić siebie, żeby usiąść i zrozumieć, jak to wszystko dzieje, zrozumiałam, że no, to zrobione było dla nas, dla ludzi, żeby to było wygodniej, żeby nie musieliśmy chodzić, coś tam załatwiać, a po prostu zrobiliśmy to wszystko przez internet i mieli spokój święty. Także no, naprawdę to jest bardzo wygodnie, ale no, nie wiem, dlaczego tak ciężko ludziom, którzy... Tak, tak, niektórzy tego, tego nie rozumieją. No właśnie, dlatego no, bardzo taka, ten taki punkt, który też jest takim nieprzyzwyczajeniem dla Ukraińców. Tak, tak. Bo tak naprawdę może myślicie, że to tam też jest, ale tego w ogóle nie ma. Urzędy mają jakieś swoje strony, ale wszystko jest załatwione tak osobiście i tak, może jeśli potrzebujesz przynieść ze sobą pieniążki, żeby załatwić szybko i dobrze. Cóż, moi drodzy, ja przypominam wam, że następny odcinek tego filmika, bardzo ciekawego, jest na kanale u Tati. Także... Tak, zostawiamy tu, przychodzicie tu. Tak samo ten filmik będzie w opisie do tego filmika. Tak, także zapraszam też was na mój kanał. Tak. Też mam dużo ciekawych filmików na różne tematy o Polsce, też porównuję niektóre rzeczy, także będzie bardzo ciekawe zobaczyć. Zapraszam was. Tak, subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. Podobało się takie wspólne podejście do takiego ciekawego tematu, do czego ciężko naprawdę przyzwyczaić się Ukraińcom w Polsce. I napiszcie w komentarzach też, czy jest dla was ciekawie na przykład takie filmiki, gdzie my razem nagrywamy. I jeżeli będzie ciekawie, to my jeszcze nagramy takie filmiki dla was. Tak, dziękujemy bardzo, że zobaczyliście ten filmik do końca. Mam nadzieję, że było ciekawe. No i cóż, do następnego filmika nie zapomnijcie, że przyjść można zobaczyć ten następny filmik na kanale u Tati. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy, pa pa.